to są takie kubeczki, które robiliśmy z naszą reklamą ubezpieczenia Perfect. Ubezpieczenia Perfect, wioska tematyczna Aniołowo. Także bardzo dobra kawa lub napoje z tego kubeczka. O, tutaj mam panią Gisela. Gratuluję, nie znam francuskiego. A, tu mamy naszego Grajka, który grał nam na tym. Na instrumencie, super, Christian, tak. Instrument, c'est la wóz. La wóz. Wóz, na wóz, tak. Kop za wóz. A, tam jeszcze taka pani jedna jest tym. Ma na głowie taki berecik. Jakoś może do niej przejdę. Musimy zobaczyć, jak ma na imię. A, Edith Piaf, tak? O, jak śpi, jak ma takie piękne imię jak śpiewaczka, tak? O, super, gratuluję. Tu mamy mężczyznę. Anton. Okej. Antoni. A, to jeszcze mamy. A, Giuseppe. A, tu jeszcze mamy jednego gościa. Jak on tu ma na imię? Daniel, o, to super imię. A te jajeczka to polskie, tak? To co to jest? Karamel jakiś? A to Nutella nasza. Tu co mamy? Labella. A, będę zaraz smażyć jajeczko. A tu jest alkohol. Klęczy i nalewa. To to jest? Jean. Ok. Proszę. Tu kucharz z prawdziwego zdarzenia. Cały czas pracuje. Cały czas pracuje. On cały czas pracuje. No tak, przede mną rybie, no. Jak smakuje? Wszystko dobrze? Smacznie, dobrze. Jak smakuje? Dobrze? No to gratuluję. Jak smakuje? Francja? Oui. Oui, wow, to gratuluję. Je suis très heureux de te annuler. O, pokaż. Marie, oceany, wow, ocean. Ja dziękuję, co za uśmiech. Muszę sobie zrobić z nim zdjęcie. Foto? Foto, ok. A wy to? O, no, dobra. Super. I come from Réunion Island. Do you know? Ja Polen, a ty?
Réunion Island. Réunion Island? It's near Madagascar. Madagascar? Mm. Wow, super! Indian Ocean. Wow, super! Gratuluję. Gratuluję. Aż mogę ją sobie przytulić. Nie? Madagaskar. Nie. Mauritius Island. Near Madagascar. And Réunion Island. It's my island. Mapa. Mapa. Będę patrzył na mapie, zobaczę, gdzie to jest. Zaraz, kto tam zna? Zaraz zobaczę tłumacza. You in was born Aniolowo? Nie, Elbląg. Ah, Elbląg. Elbląg. Okay. Okay. No, very good, very good, nie? City, Elbląg. Okay. Okay? Yes, yes. No, byliście w Elblągu, weź? A ten a kanał? I tam yes. Statki? But we visit no? Canal. Oh, super. We visit. No, to gratuluję. And we sleep in Paschwenk. Ah, w Paschwenku? Paschwenk. Oh, to ja też. A lody? Lody? Ice? Ah, Paschwenku, yes, super. Ice cream. No, lody u Jankowskich. Oui. Ice cream. No? No? Yes. Jedliście? Yes. No. Tak? Tak? Ok, super. Dobrze. To na razie. Głowę 90 stopni w prawo. Ale to. Ty znasz francuski, nie? Oui. Tak? To choć powiedz skąd ona jest, bo ona mi mówiła, że jest tam koło Madagaskara. A skąd jesteś? A, z Olsztyna. Z Olsztyna? O! Bonjour. Powiedz skąd ty jesteś? Madagaskar i. La question d'où tu viens. A, je viens de l'île de la Réunion. A, et c'est à côté de Madagascar. No? Dans le soin indien. Z Wyspy Réunion. To jest koło Madagaskaru, ale to jest Wyspy Réunion. I ta wyspa należy do Francji, czy? Tak, tak, tak. Do Francji? Oui, c'est la France. C'est la France, c'est la partie de la France. Et je suis née en Bretagne. Ale urodziła się w Brytanii. A, urodziła się w Brytanii. Et j'ai grandi à la Réunion par rapport à ma mère. Donc, a zapytaj się, czy jadła... J'ai plus la culture réunionnaise que... D'accord, d'accord. Ona, ponieważ jej babcia mieszkała na Réunion, więc wychowała się i mieszkała na Réunion i bardziej jest kulturalnie związana z Réunion niż z Bretanią. Qui est très différente. I te kultury są bardzo różne. Mais ça te plaît plus en Bretagne ou... La Réunion, parce que c'est dans mon cœur, vraiment. J'ai grandi là-bas, c'est vraiment... C'est presque tout le temps que tu as passé en oui, à la Réunion. À Réunion. Oui. Donc tu étais né en Bretagne oui. Et je suis parti. À partir tout de suite. Voilà, c'est ça. Tu es né en Bretagne pour urodzeniu chwilę potem wjechała na Réunion, więc. Et le métissage. Oui, mais comment tu t'es retrouvé là comme ça? Parce que tu es venu chez tes mes grands-parents. Chez tes grands-parents, d'accord. Breton. Mais ponieważ dziadkowie są Bretończykami, to przyjechała do Bretagnii i przyjechała tutaj z nimi do Polski. Voilà. Mais j'arrive pas à danser les danses bretonnes, je danse que les danses réunionnaises. Ah! Mówi, że nie tańczy po bretońsku, tylko tańce z Reunią. A to o, takie normalne, tak, tańce? Patron, patron! Non, 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 c'est après, tu peux montrer les danses de Réunion, hein? C'est trop! C'est trop? C'est trop! Oh, bon, je sais pas, est-ce qu'il y aura des danses de... Danse, danse? Mais après, c'est intéressant de connaître et de vivre les deux cultures. A zapytaj się, czy jadła lody w Paschwenku u Jankowskich, te dobre? Est-ce que vous étiez pendant le séjour à Paschwenk? Oui, ou non? Paschwenk, je dors, on dort à Paschwenk. A, ah, vous dormez, on les śpią w Paschwenku. No wiem, ale est-ce que vous avez mangé les glaces? Oui. Ah, ils ont... Jadła? Dobra, dobra. Mais c'est la deuxième fois déjà que je viens. Je suis venue il y a deux ans aussi. Ah, dwa lata temu tu była tutaj, to już jest drugi raz tutaj. Donc je connais comme... Ah, to już zna miejsca i zna... A zapytaj się, jak to będzie w tych, na goglach, nie? W internecie czy może być? Mogę go ją ująć? La question, est-ce qu'il pourrait les mettre ça en... W internecie? Internet, à... Oui, oui, oui. Oui? Oui. Dobra. Zgoda. Zgodę, tak przybiło, zgodziła się. Dobra. Dobra, dzięki. To mi mówisz, z Olsztyna jesteś, tak? Tak. O, super. Et du coup, vous êtes... Moi, je suis polonais. Ok. Non, je suis d'Olsztyn. Ok. Także, proszę Państwa, tu mamy tłumacza z Olsztyna, który sobie swobodnie rozmawia po francusku. Uczcie się języków obcych! Nie bierzcie przykładu ze mnie!
avez vécu en France? Języki obce to jest furtka na świat. Uczcie się języków obcych. Vous avez quand même parlé de quoi? Pas trop, mais j'ai fait beaucoup de fautes, je sais. Non. Mais pour se communiquer, ça... Non, pour se communiquer, ça... Là, moi, en ce moment, je vis à Paris. Dobry, młodzież Aniołowa, tak? Tak. No to gratuluję. Co? Gratuluję. Dziękujemy. Że się dzisiaj bawicie tutaj. Powinniście tutaj po prostu iść tam jakąś muzykę włączyć, tak, potańczyć, ale porwać wszystkich do tańca. Muzyka, potem będzie muzyka francuska. Nie wiem, nie wiem. To się pobawi. Ale dziewczyny. Proszę, proszę, proszę do tańca. Ja chętnie z tobą zatańczę, ale ciebie nie mogę pierwszy poprosić. Dobrze, to pana poproszę później. Dziękuję. Dobrze. Wszyscy z Aniołowa? Nie, z Francji. Francesku, okej. Okay. A jak masz na imię? Znacie, znacie francuski czy angielski? Tak, jestem tłumaczem. Ty jesteś tłumaczem? Tak. Francuskim? Tak. Co ty? Ty jak masz na imię? Emilka. Z Aniołowa? Nie jestem z Aniołowa, ale a skąd jesteś? Z Kwitań. Ty musisz być moją klientką. My się zajmuję ubezpieczeniami. Trzymaj. Mam lat 15, pani. No to dobrze. Wiesz, teraz... Ludzie muszą mieć ubezpieczenia już od pierwszego roku życia. Trzeba. Jak będziesz miała w przyszłości dziecko, nie, to od razu, jak się urodzi, dzwonisz do mnie, ubezpieczamy. Dobrze. Gratuluję, że się zgadzasz. Dobrze. No widzisz. No. To jak ona ma na imię? Liz. Przepraszam. Jak? Liz. Liz? Liz. Pierwszy raz w Polsce? Poland? A nie, co? To drugi raz, tak? Okej. Okay. A ty też? Pierwszy raz w Polsce? Pierwszy, first, dobra, okej, okay, super, piona. No, a ty znasz ten angielski, tak? Ucz się, ucz, gratuluję ci. Ja umiem, biegle. Tak? No to kurczę, to byś mógł być tym, moim tłumaczem. Zajmowa jesteś? O, widzisz. A ty z Kwitem, no, ten, macie ten ładny zespół, nie? Dobrą panią Sołtys, tak? Już nie. Już nie? Już nie, już jest pan Sołtys, zmienili. A dlaczego? Bo chodziło o stawy. Co? O stawy. Była kłótnia w sołectwie. No to straci, wioska straciła trochę, czy nie? No tak, no zależy jaki sołtys teraz będzie. Jak dobrze wszystko poprowadzić. No to ty jesteś młoda, powinnaś walczyć o to, żeby było dobrze. Dla swojej wioski. No zawsze jak jadę do Morąga, jak jedziemy na basen, to jedziemy przez swoją wioskę, nie? No. Ale ja ogólnie mieszkam w Morągu, ale mieszkam w Kwitajnach, babcia mam w Kwitajnach. A no widzisz. No. Także walcz o te Kwitajne. Będę walczyła o Kwitajne. Dobrze, to życzę wam powodzenia. Idźcie się bawić, zaproście wszystkich, no. Młody, ty bierz wszystkie, kurczę, prowadź kobiety do tańca. Nie patrz na wiek. Ty tylko... Wszystkie prowadź. Nawet pan zna Pawła Jaska. Co? Pawła Jaska. No? To mój tata. A, no to widzisz. Pozdrów ojca. Pozdrawiam. Dobra. A ty, a Zaniowa? Nie. A. Gromala. O, to te znajome nazwisko. No będziecie w Elblągu, zapraszam do was na kawę, do mnie. Platworcowy. Platworcowy budynek PKP przy poczcie. Pan też Dawid Wiedzińskich. Co? Wiedzińskich. Syn Wiedzińskich. Wiedzińskich. O, no dobrze. Marty. No, będziecie w Elblągu, to zapraszam. Dobre. Wiem, gdzie wystawi bombę w Londynie wnętrze. Co? Nie, żartujemy. Żartujcie, bo ja nagrywam. Wiemy, wiemy. Nie ma sprawy, możecie żartować. Nie, to mówię żarty. Weź tą wizytówkę pokaż. To będzie moja przyszła klientka, proszę państwa. Ma 15 lat, ale już lubi się ubezpieczać. Przyjdę 3 kilo dynamitu wysadzę. Co? Muszę z wami sobie jedno zdjęcie zrobić, poczekajcie.